Karen Horney, neurotyczna osobowość naszych czasów. Rozdział trzeci, ciąg dalszy. Warto rozważyć pokrótce warunki potrzebne do uświadomienia sobie istnienia zahamowań. W przeciwnym razie nie docenilibyśmy częstości ich występowania, zwykle bowiem nie uświadamiamy sobie, ile zahamowań naprawdę mamy. Po pierwsze, jeżeli mamy sobie uświadomić, że coś nas powstrzymuje od zrobienia czegoś, to musimy najpierw zdać sobie sprawę z tego, że chcemy to zrobić. Na przykład musimy sobie najpierw uświadomić, że mamy jakieś ambicje, aby zdać sobie sprawę z istniejących w tym zakresie zahamowań. Można by zapytać, czy zawsze wiemy, czego chcemy? Zdecydowanie nie. Weźmy dla przykładu człowieka, który słucha jakiegoś referatu i ma na jego temat własne uwagi krytyczne. Niewielkie zahamowanie wyrażałoby się u niego w nieśmiałości przy wypowiadaniu uwag krytycznych. Przy silniejszym zahamowaniu nie mógłby w trakcie referatu zebrać myśli, wskutek czego uwagi w związku z nim nasunęłyby mu się dopiero po zakończeniu dyskusji albo następnego dnia rano. Zahamowanie może także przybrać skrajną formę, nie dopuszczając w ogóle do powstania uwag krytycznych, w którym to przypadku człowiek zdecydowanie nastawiony krytycznie będzie skłonny do przyjmowania bez zastrzeżeń tego, co zostało powiedziane, albo wręcz do zachwycania się tym, będąc zupełnie nieświadomy jakichkolwiek swoich zahamowań. Innymi słowy, jeżeli zahamowanie jest tak silne, aby mogło powstrzymać życzenia lub dążenia, jego obecność nie może być uświadomiona. Samo uświadomienie sobie zahamowania może być niemożliwe także wtedy, gdy zahamowanie to pełni tak ważną funkcję w życiu jednostki, że woli ona utrzymywać, iż jest to sytuacja nie dająca się zmienić. Jeżeli na przykład wykonanie jakiejkolwiek pracy związanej z rywalizacją łączy się z przytłaczającym lękiem prowadzącym przy każdej próbie podjęcia pracy do silnego zmęczenia, to dana osoba może utrzymywać, że jest za słaba, żeby pracować. Przekonanie to pełni funkcję obronną. Natomiast gdyby osoba ta przyznała się do zahamowania, musiałaby być może wrócić do pracy, narażając się znowu na ciągłe, przerażające lęki. Trzecia możliwość przywodzi nas ponownie do czynników kulturowych. Uświadomienie sobie własnych zahamowań może być niemożliwe, jeżeli pokrywają się one z formami zahamowań kulturowo aprobowanymi w danym społeczeństwie. Przykładowo, pacjent mający silne zahamowania przed zbliżaniem się do kobiet nie zdawał sobie z tego sprawy, ponieważ spostrzegał swoje zahamowanie w świetle akceptowanej opinii o świętości kobiet. Zahamowanie przed stawianiem wymagań łatwo uzasadnić uznawaniem dogmatu, że skromność jest cnotą. Zahamowanie przed myśleniem krytycznym o dogmatach obowiązujących w polityce, religii czy jakiejkolwiek innej dziedzinie życia może ujść naszej uwagi, nie pozwalając dostrzec występującego tu lęku przed karą, krytyką czy osamotnieniem. Oczywiście oceniając jakąś sytuację, musimy bardzo dokładnie znać czynniki działające w danym przypadku. Brak zdolności krytycznego myślenia nie musi świadczyć o istnieniu zahamowań, może bowiem wynikać z ogólnego lenistwa umysłowego, głupoty czy zgodności z obecnie uznawanymi postawami. Każdy z tych trzech czynników może być odpowiedzialny za niemożność rozpoznawania przez jednostkę istniejących u niej zahamowań i za to, że nawet doświadczeni psychoanalitycy mogą mieć trudności w ich wykrywaniu.
Jednak nawet przy założeniu, że moglibyśmy rozpoznać wszystkie zahamowania, nadal mielibyśmy niejasne pojęcie o częstości ich występowania. Musielibyśmy uwzględnić wszystkie te reakcje, które, nie mając jeszcze charakteru w pełni rozwiniętych zahamowań, zmieniają się w tym kierunku. Reprezentując tego typu postawy, możemy podejmować różnego rodzaju działania, ale związany z nimi lęk wywiera pewien wpływ na sam przebieg tych działań. Po pierwsze, podejmowanie działań, w związku z którymi odczuwamy lęk, daje poczucie napięcia, zmęczenia lub wyczerpania. Jedna z moich pacjentek, lecząca się z powodu obaw przed wychodzeniem na ulicę i przeżywająca w związku z tym silny lęk, czuła się zupełnie wyczerpana po niedzielnych spacerach. O tym, że wyczerpanie to nie wynikało z żadnej słabości natury somatycznej, świadczył fakt, że mogła wykonywać ciężkie prace domowe bez najmniejszego zmęczenia. To właśnie lęk związany z wychodzeniem na świeże powietrze powodował uczucie wyczerpania. Lęk był już wystarczająco słaby, aby mogła wyjść z domu, ale jeszcze na tyle silny, żeby ją wyczerpać. Wiele trudności przypisywanych powszechnie przepracowaniu wynika w rzeczywistości nie z samej pracy, ale z lęku związanego z tą pracą lub z kontaktami ze współpracownikami. Po drugie, lęk związany z jakąś formą działalności będzie powodował zaburzenia w obrębie tej funkcji. Jeśli na przykład wydawanie poleceń wiąże się z lękiem, to będą one wydawane w sposób nieśmiały i nieskuteczny. Lęk związany z jazdą konną uniemożliwi panowanie nad zwierzęciem. Stopień uświadomienia lęku bywa różny. Człowiek może zdawać sobie sprawę z tego, że lęk uniemożliwia mu wykonywanie różnych zadań w sposób zadowalający, ale może też odczuwać, że nie potrafi niczego zrobić dobrze. Po trzecie, jeżeli jakaś forma działalności wiąże się z lękiem, to będzie ona pozbawiała przyjemności, jaką mogłaby dawać w innej sytuacji. Nie dotyczy to niezbyt silnego lęku, który przeciwnie, może dodać smaku temu, co się robi. Kiedy jazda kolejką górską w wesołym miasteczku powoduje niewielki lęk, może być nawet bardziej emocjonująca, ale gdy łączy się z silnym lękiem, będzie torturą. Silny lęk związany z kontaktami seksualnymi uczyni je wysoce nieprzyjemnymi. I jeśli ktoś nie uświadamia sobie tego lęku, nie będzie mógł zrozumieć, co ludzie widzą w seksie. To ostatnie stwierdzenie może wprowadzić nieco zamieszania, ponieważ powiedziałam wyżej, że uczucie niechęci może być wykorzystywane jako środek do unikania lęku, a teraz twierdzę, że niechęć ta może być konsekwencją lęku. W rzeczywistości i jedno, i drugie stwierdzenie jest prawdziwe. Niechęć może być zarówno środkiem do unikania lęku, jak i jego konsekwencją. Jest to jeden drobny przykład trudności, jakie napotykamy, usiłując zrozumieć zjawiska psychiczne. Są one zawiłe i złożone i bez pogodzenia się z tym, że musimy uwzględnić niezliczone, wzajemnie powiązane oddziaływania, nie uczynimy żadnych postępów w zakresie pogłębiania naszej wiedzy psychologicznej. Celem omawiania tu stosowanych przez ludzi sposobów obrony przed lękiem nie jest przedstawienie wyczerpującego opisu wszystkich ich możliwości. Wkrótce poznamy bowiem bardziej radykalne sposoby zapobiegające powstawaniu lęku. Pragnę teraz przede wszystkim uzasadnić twierdzenie, że częściej i silniej odczuwamy lęk, aniżeli sobie to uświadamiamy, albo że możemy ulegać lękowi, nie zdając sobie z tego w ogóle sprawy. Chcę także wskazać, gdzie powszechnie należy szukać lęku. Tak więc lęk może się kryć w takich przejawach cierpienia fizycznego, jak silne bicie serca czy zmęczenie. Może być zakamuflowany w wielu obawach pozornie racjonalnych i uzasadnionych.
Może być tą ukrytą siłą popychającą ludzi do picia czy zatapiania się w najróżniejszych zajęciach odwracających uwagę. Często będzie on przyczyną niemożności robienia różnych rzeczy lub niemożności znajdowania w nich zadowolenia, zawsze natomiast będzie czynnikiem powodującym zahamowania. Z przyczyn, które później omówimy, nasza kultura jest źródłem wielu różnych lęków dla ludzi żyjących w obszarze jej oddziaływania. Dlatego niemal każdy człowiek wytworzył sobie jedną z wymienionych przeze mnie form obrony. Im bardziej ktoś jest neurotyczny, tym silniej przenikają go i określają mechanizmy obronne i tym więcej jest rzeczy, których nie może zrobić lub o robieniu których nawet nie myśli, chociaż ze względu na jego żywotność, zdolności umysłowe czy wykształcenie mielibyśmy prawo tego od niego oczekiwać. Im poważniejsza nerwica, tym więcej zahamowań. Zarówno tych ledwo uchwytnych, jak i tych głębokich. Rozdział 4. Lęk a wrogość. Omawiając różnicę między strachem a lękiem, ustaliliśmy najpierw, że lęk jest formą strachu zawierającą przede wszystkim określony czynnik subiektywny. Czym wobec tego charakteryzuje się ów czynnik subiektywny? Zacznijmy od opisu przeżyć jednostki w czasie występowania u niej lęku. Ma ona wówczas poczucie silnego, nieuchronnego niebezpieczeństwa, wobec którego sama jest zupełnie bezsilna. Niezależnie od tego, w jakiej formie lęk się przejawia, czy to będzie hipochondryczny lęk przed rakiem, lęk przed burzą, fobia związana z wysokością, czy jakiekolwiek tego rodzaju obawy, zawsze obecne są dwa czynniki: przytłaczające zagrożenie i bezbronność. Czasem ma się poczucie, że niebezpieczna siła, wobec której jest się bezbronnym, pochodzi z zewnątrz, na przykład burza, rak, wypadki. Czasem natomiast człowiek czuje się zagrożony przez własne nieposkromione impulsy, na przykład lęk przed poczuciem, że coś nas zmusza do skoczenia z wysokości lub skaleczenia kogoś nożem. Czasem wreszcie zagrożenie ma charakter niejasny i nieuchwytny, jak na przykład w ataku lękowym. Takie uczucia są charakterystyczne nie tylko dla lęku. Mogą przybierać identyczną postać w każdej sytuacji zawierającej rzeczywiste niebezpieczeństwo i rzeczywistą wobec niego bezbronność. Wyobrażam sobie, że subiektywne odczucia ludzi doznawane w czasie trzęsienia ziemi czy odczucia dwuletniego dziecka traktowanego w sposób brutalny niczym się nie różnią od uczuć człowieka przeżywającego lęk przed burzą. W przypadku strachu niebezpieczeństwo naprawdę istnieje i poczucie bezsilności uwarunkowane jest sytuacją zewnętrzną. Podczas gdy przy lęku niebezpieczeństwo jest produkowane lub wyolbrzymiane przez czynniki psychiczne. Bezsilność natomiast uwarunkowana jest własną postawą. Pytanie o rolę czynnika subiektywnego w lęku można wobec tego zredukować do pytania bardziej szczegółowego. Jakie warunki psychiczne wywołują poczucie nadciągającego niebezpieczeństwa oraz postawę bezradności?
Wydaje się, że na pytanie to musimy odpowiedzieć w kategoriach psychologicznych, bowiem sam fakt, że stan chemiczny w organizmie może również wywołać to uczucie, jak i towarzyszące mu stany fizjologiczne, nie jest problemem natury psychologicznej, tak jak nie jest nim fakt, że odpowiedni skład chemiczny krwi może wywołać pobudzenie lub sen. Próbując analizować lęk, Sigmund Freud wskazał nam kierunek, w jakim powinny pójść nasze rozważania. Uczynił to w swoim koronnym odkryciu, w którym stwierdził, że czynnik subiektywny w lęku ma swoje źródło w naszych własnych popędach instynktownych. Innymi słowy, zarówno zagrożenie, którego antycypacja wywołuje lęk, jak i towarzyszące mu poczucie bezradności zostają wywołane przez siłę wybuchową naszych własnych impulsów. Poglądy Freuda omówię dokładniej na końcu tego rozdziału, wskazując także, w jakim zakresie nasze wnioski się różnią. W zasadzie każdy impuls ma potencjalną moc wywołania lęku, jeżeli tylko odkrycie lub zaspokojenie go wiązałoby się z naruszeniem innych żywotnych interesów lub potrzeb jednostki i jeżeli jest on wystarczająco silny lub gwałtowny. Wówczas, kiedy tabu seksualne było ściśle określone i surowo przestrzegane, jak na przykład w epoce wiktoriańskiej, uleganie popędom seksualnym często oznaczało narażanie się na realne niebezpieczeństwo. Dla panny wyrzuty sumienia lub towarzyszące im poczucie hańby były prawdziwym zagrożeniem, a ci, którzy oddawali się nałogowi masturbacji, musieli liczyć się z groźbą kastracji, nieuchronnych urazów cielesnych czy chorób psychicznych. To samo dotyczy dzisiaj niektórych zboczeń seksualnych, takich jak ekshibicjonizm czy pedofilia. W obecnych czasach natomiast nasze postawy wobec normalnych impulsów seksualnych cechuje taka wyrozumiałość, że przyznawanie się do nich przed samym sobą lub też realizowanie ich w życiu o wiele rzadziej stanowi rzeczywiste niebezpieczeństwo. Coraz mniej mamy wobec tego podstaw do lęków związanych ze sferą seksualną. Z moich doświadczeń wynika, że popędy seksualne tylko w wyjątkowych wypadkach stanowią dynamiczne podłoże lęku, co można w dużym stopniu przypisać zmianie w postawach wobec seksu w obrębie naszej kultury. Niewątpliwie od strony zewnętrznej lęk wydaje się rzeczywiście związany z pragnieniami seksualnymi, co mogłoby nasunąć myśl o przesadności powyższego stwierdzenia. Neurotycy często reagują lękiem na stosunki seksualne albo mają przynajmniej zahamowania w tym zakresie wynikające z lęku. Przy dokładnej analizie okazuje się jednak, że zwykle źródłem lęku nie są same popędy seksualne, ale towarzyszące im wrogie impulsy, jak na przykład dążenie do sprawienia bólu partnerowi czy do poniżenia go poprzez stosunek. Głównym źródłem lęku są różnego rodzaju wrogie impulsy. Obawiam się, czy to nowe stwierdzenie nie zabrzmi znów jako nieuzasadnione uogólnienie obserwacji poczynionych w pojedynczych przypadkach, ale te przypadki, w których można stwierdzić bezpośredni związek między wrogością a wywołanym przez nią lękiem, nie są jedyną przesłanką dla tego typu stwierdzenia. Powszechnie wiadomo, że silny impuls agresywny może być bezpośrednią przyczyną lęku, jeżeli jego realizacja wiązałaby się z udaremnieniem celów osobistych. Podamy jeden przykład jako egzemplifikację wielu innych. F idzie na wycieczkę w góry z M, dziewczyną, z którą jest głęboko związany. Jest jednak na nią wściekły, ponieważ coś wzbudziło w nim zazdrość. Idąc z M górską ścieżką nad przepaścią,
F dostaje ataku klasycznego lęku z towarzyszącym mu przyspieszonym oddechem i wzmożoną akcją serca, a spowodowanego przemożną chęcią, by zepchnąć dziewczynę w przepaść. Struktura tego typu lęków jest taka sama, jak w lękach pochodzenia seksualnego. Poddanie się nieodpartemu impulsowi groziłoby osobistą katastrofą. Jednak u ogromnej większości ludzi bezpośredni związek przyczynowy między wrogością a lękiem neurotycznym wcale nie jest taki ewidentny. Dla uzasadnienia wysuwanego przeze mnie twierdzenia, iż w nerwicach naszych czasów główną przyczyną powodującą lęk są wrogie impulsy, omówimy obecnie dokładniej psychologiczne skutki wypierania wrogości. Wypieranie wrogości oznacza udawanie, że wszystko jest w porządku i powstrzymywanie się od walki wtedy, gdy powinniśmy walczyć, czy przynajmniej mamy ochotę walczyć. Pierwszą nieuniknioną konsekwencją takiego wyparcia jest poczucie bezbronności, albo, mówiąc dokładniej, nasilenie istniejącego już wcześniej poczucia bezbronności. Jeśli jednostka wypiera swoją wrogość wtedy, gdy ktoś działa wbrew jej interesom, to wówczas pozwala się innym wykorzystywać. Przeżycia chemika C są bardzo powszechnym przykładem w tym względzie. Uważano, że C cierpi z powodu wyczerpania nerwowego w wyniku przepracowania. Był niezwykle zdolny i bardzo ambitny, z czego jednak nie zdawał sobie sprawy. Z przyczyn, których nie będziemy tutaj omawiać, wyparł swoje ambitne dążenia i sprawiał wrażenie człowieka niezwykle skromnego. Gdy C rozpoczął pracę w laboratorium wielkiej firmy chemicznej, inny pracownik, G, nieco starszy wiekiem i na wyższym stanowisku od C, zaopiekował się nim, dając mu wiele dowodów sympatii. C, którego charakteryzowały takie cechy osobowościowe jak zależność od uczuć innych ludzi, onieśmielenie w wypadku krytycznych uwag pod jego adresem, nieuświadamianie sobie własnych ambicji, a w związku z tym niezauważanie jej u innych, z zadowoleniem przyjął objawy sympatii, nie dostrzegając, że w rzeczywistości G ma na uwadze wyłącznie własną karierę. Kiedyś zastanowił go tylko fakt, że G przedstawił jako własny pewien istotny dla ewentualnego odkrycia pomysł, który naprawdę był pomysłem przedstawionym mu wcześniej przez C w przyjacielskiej rozmowie. Przez ułamek sekundy C zaczął coś podejrzewać, ale ponieważ jego własna ambicja rozniecała w nim wrogie uczucia, wyparł je wraz z towarzyszącym mu uzasadnionym skądinąd krytycyzmem i nieufnością w stosunku do G. Nadal trwał w przekonaniu, że G jest jego najlepszym przyjacielem. W wyniku tego przyjął za dobrą monetę radę G, by zaniechać pracy w pewnym kierunku, który mógłby doprowadzić go do interesującego odkrycia. Gdy G dokonał tego odkrycia, którego mógł dokonać również on, poczuł jedynie, że G jest o wiele zdolniejszy i inteligentniejszy niż on. Był szczęśliwy, że ma tak godnego podziwu przyjaciela. Wyparłszy swoją nieufność i złość, C nie zauważył, że w sprawach krytycznych G był dlań raczej wrogiem niż przyjacielem. Ulegając złudzeniu, że jest lubiany przez G, C zrezygnował z gotowości do walki o własne interesy. Nie zdawał sobie nawet sprawy z zagrożenia własnych żywotnych interesów, wobec czego nie mógł w ich obronie walczyć, pozwalając na wykorzystanie swojej słabości. Zamiast wypierać wrogość, można ją świadomie kontrolować. To, czy wrogość będzie kontrolowana, czy zostanie wyparta, nie jest jednak sprawą wyboru, ponieważ wyparcie jest procesem podobnym do odruchu.
pojawia się wtedy, gdy w danej sytuacji człowiek nie mógłby znieść świadomości własnej wrogości. W takim wypadku niemożliwa jest oczywiście świadoma kontrola. Świadomość własnej wrogości może być trudna do zniesienia z kilku istotnych przyczyn. Można jednocześnie kochać lub potrzebować osoby, w stosunku do której odczuwamy wrogość. Człowiek może mieć powody, dla których nie chce zauważyć u siebie przyczyn wywołujących wrogość, jak na przykład zawiść czy zaborczość. Czy wreszcie rozpoznanie u siebie wrogości do kogokolwiek może być sprawą przerażającą? W takich sytuacjach wyparcie stanowi najszybszą i najkrótszą drogę do natychmiastowego uspokojenia siebie. Dzięki wyparciu uczucie wrogości znika ze świadomości bądź zostaje zatrzymane, zanim do niej wtargnie. Chciałabym tę myśl powtórzyć innymi słowami, bowiem mimo swej prostoty jest ona jednym z tych twierdzeń psychoanalitycznych, które niestety rzadko bywają zrozumiane. Jeżeli wrogość zostanie wyparta, jednostka zupełnie sobie tej wrogości nie uświadamia. Jeżeli wrogość zostanie wyparta, jednostka zupełnie sobie tej wrogości nie uświadamia. Nie zawsze najszybsza droga do uspokojenia się jest najbezpieczniejsza. Przy wyparciu wrogość znika ze świadomego odczucia, co nie znaczy, że zostaje w ogóle zniesiona. Termin wrogość powinniśmy w tym wypadku zastąpić terminem złość, co lepiej określa jej dynamiczny charakter. Oderwana od kontekstu osobowości jednostki, a co za tym idzie, będąca poza jej kontrolą, burzy się w niej w postaci afektu wybuchowego i namiętnego, a zatem skłonnego do wyładowań na zewnątrz. Wybuchowy charakter wypartej emocji jest silniejszy dlatego, że poprzez samą swoją izolację przybiera większe i często fantastyczne wymiary. Dopóki człowiek zdaje sobie sprawę ze swojej niechęci do kogoś, jej rozprzestrzenianie się może zostać zahamowane w trojaki sposób. Po pierwsze, w wyniku rozważania okoliczności towarzyszących temu uczuciu, rozumie, jak daleko może się posunąć w swych działaniach przeciw wrogowi prawdziwemu czy domniemanemu. Po drugie, jeżeli złość skierowana jest przeciwko komuś podziwianemu czy niezbędnemu, zostanie ona prędzej czy później włączona w całokształt życia uczuciowego. I wreszcie, jeżeli człowiek ma wyczucie tego, co wypada, a czego nie wypada robić, to okazywanie wrogich impulsów będzie ograniczone. Jeżeli złość ulega wyparciu, człowiek traci możliwość wpływania na sposób jej wyrażania, w wyniku czego wrogie impulsy wymykają się kontroli, nawet gdy przejawiają się tylko w fantazji. Gdyby wspomniany przeze mnie chemik postąpił zgodnie ze swoimi impulsami, to musiałby opowiedzieć innym, jak to G wykorzystał jego przyjaźń, albo też zawiadomić szefa, że G ukradł mu pomysł lub powstrzymał go od jego rozwijania. Ponieważ jednak złość została wyparta, zaczęła żyć własnym życiem, co znalazło zapewne wyraz w jego marzeniach sennych. Możliwe, że we śnie dokonywał symbolicznego morderstwa lub stał się podziwianym przez wszystkich geniuszem, podczas gdy inni zeszli haniebnie na psy. Zwykle tak się dzieje, że wskutek odłączenia się wyparta wrogość rośnie i potężnieje pod wpływem czynników zewnętrznych. Jeżeli na przykład pracownik na wysokim stanowisku odczuwa złość na swojego szefa, ponieważ ten bez porozumienia się z nim podejmuje różne decyzje, jednak zamiast protestować przeciw takiemu załatwianiu sprawy, wypiera swą złość, to przełożony dalej będzie go pomijał przy podejmowaniu decyzji. Wskutek tego złość stale się odradza.
tu ciągłe wypieranie wrogości prowadzi w końcu do tego, że człowiek zdaje sobie sprawę z istnienia w sobie bardzo silnego afektu, wymykającego się jego kontroli i rejestruje go w swej świadomości. Zanim omówimy konsekwencję tego faktu, musimy zastanowić się nad pytaniem, które wyłania się w związku z tym. Z definicji wyparcia wynika, że na skutek wyparcia jakiegoś uczucia czy impulsu jednostka przestaje sobie zdawać sprawę z jego istnienia i nie rejestruje w swej świadomości żadnego wrogiego uczucia wobec kogokolwiek. Jak wobec tego mogę mówić, że rejestruje ona w sobie wyparte uczucie? Odpowiedź kryje się w fakcie, że nie ma żadnej ostrej granicy między tym, co świadome, a tym, co nieświadome. Jest natomiast, jak wskazał w jednym ze swych wykładów Sullivan, kilka poziomów świadomości. Wyparty impuls nie tylko działa nadal, stwierdzenie to jest jednym z podstawowych odkryć Freuda, ale jednostka wie o jego obecności w głębszych warstwach swej świadomości. Mówiąc najprościej, oznacza to, że tak naprawdę nie możemy oszukać samych siebie, że w rzeczywistości spostrzegamy siebie, a także innych lepiej niż nam się wydaje. Jak często widać to na podstawie trafności pierwszego wrażenia, jakie ktoś wywiera na nas. Ale z różnych istotnych powodów możemy nie przyjmować naszych spostrzeżeń do wiadomości. Chcąc uniknąć zbędnych powtórzeń w swoich wywodach, będę używała terminu rejestrować wtedy, kiedy mam na myśli fakt, że wiemy, co się w nas dzieje, ale nie umiemy jednak tego zwerbalizować. Same skutki wypierania mogą być wystarczająco silne, żeby wzbudzić lęk, pod warunkiem, że wrogość i jego potencjalne niebezpieczeństwo dla innych konkurencyjnych dążeń jednostki są odpowiednio duże. I takie może więc być podłoże stanów nieokreślonego lęku. Częściej jednak proces ten nie kończy się na tym, ponieważ niebezpieczny afekt domaga się nieodparcie tego, żeby się go pozbyć, gdyż zakłóca od wewnątrz interesy i bezpieczeństwo jednostki. Uruchomiony zostaje drugi, podobny do odruchu, proces projekcji. Jednostka rzutuje swe wrogie impulsy na świat zewnętrzny. Pierwszy wykręt w postaci wyparcia wymaga następnego. Jednostka udaje, że źródło destrukcyjnych impulsów tkwi nie w niej samej, ale w kimś lub czymś znajdującym się poza nią. Zrozumiałe jest, że wrogie impulsy będą rzutowane na tę osobę, wobec której wrogość ta jest odczuwana. W rezultacie osoba ta nabiera dla jednostki groźnych wymiarów, częściowo dlatego, że zostaje obdarzona taką samą bezwzględnością, jaka charakteryzuje własne wyparte impulsy, częściowo zaś dlatego, że w wypadku jakiegoś niebezpieczeństwa siła jednostki zależy nie tylko od rzeczywistych sytuacji, ale także od postawy, jaką wobec nich przybiera. Im bardziej ktoś jest bezbronny, tym większe jawi mu się niebezpieczeństwo. Erich Fromm stwierdził jasno, że lęk, jakim reagujemy na niebezpieczeństwo, nie jest mechanicznie uwarunkowany realną wielkością zagrożenia. Że jednostka, u której wykształciła się postawa bezradności i bierności, będzie reagowała lękiem na stosunkowo niewielkie zagrożenie. Funkcją uboczną projekcji jest zaspokojenie potrzeby uzasadniania własnych zachowań. To nie jednostka chce oszukiwać, kraść, wykorzystywać czy poniżać, ale inni chcą tak postępować w stosunku do niej. W wyniku działania tego mechanizmu żona, nieświadoma swojej chęci zrujnowania męża i subiektywnie przekonana, że jest mu oddana, może uważać, że to mąż jest brutalem, który chce ją skrzywdzić. Proces projekcji może,
choć nie musi, być wspierany przez inny proces pełniący tę samą funkcję. Wypartemu impulsowi może towarzyszyć lęk przed odwetem. W takim wypadku osoba, która ma ochotę wyrządzić krzywdę, oszukać czy okłamać innych, boi się odwetu. Procesy wywołane wypartą wrogością prowadzą do uczucia lęku. W istocie wyparcie wywołuje dokładnie taki stan, jaki jest charakterystyczny dla lęku. Poczucie bezbronności wobec czegoś, co odczuwane jest jako przytłaczające niebezpieczeństwo, zagrażające z zewnątrz. Chociaż etapy rozwoju lęku są w zasadzie proste, trudno zwykle w praktyce zrozumieć okoliczności jego powstawania. Sprawę komplikuje fakt, że częstokroć osobą, na którą rzutuje się wyparte wrogie impulsy, jest ktoś inny niż pierwotny ich adresat. Na przykład mały Hans w jednej z historii przypadków podanych przez Freuda zaczął odczuwać lęk przed białymi końmi, a nie przed rodzicami. Jedna z moich pacjentek, skądinąd bardzo rzeczowa osoba, po wyparciu wrogości do męża zaczęła nagle odczuwać lęk przed wężami, które rzekomo zadomowiły się w wyłożonym kafelkami basenie kąpielowym. Wydaje się, że lęk może dotyczyć nawet najbardziej nieprawdopodobnych obiektów. Można się bać wszystkiego, od zarazków do burzy. Zupełnie jasne są przyczyny tej skłonności do odrywania lęku od osoby, której on dotyczy. Jeżeli lęk w rzeczywistości odczuwany jest wobec któregoś z rodziców, męża, przyjaciela czy kogoś bliskiego, to występująca wobec tej osoby wrogość odczuwana jest jako coś niezgodnego z istniejącym związkiem opartym na autorytecie, miłości czy uznaniu. Maksymą w takich przypadkach jest generalne zaprzeczenie wrogości. Wypierając wrogość w stosunku do innych, jednostka zaprzecza, jakoby żywiła tego rodzaju uczucie, a rzutując ją z kolei na przykład na burzę, zaprzecza tym samym, jakoby druga strona przejawiała wrogość. Ta strusia polityka pozwala wielu małżeństwom zachować złudzenia co do swojego szczęścia. Z tego, że wyparcie wrogości prowadzi z nieugiętą logiką do powstawania lęku, nie wynika, że lęk ten musi się za każdym razem ujawniać. Lęk może być usuwany natychmiast za pomocą jednego z mechanizmów obronnych omówionych w poprzednich rozdziałach lub w dalszych partiach książki. Człowiek może się wtedy bronić za pomocą takich środków, jak na przykład zwiększona senność czy nałogowe picie. Lęk powstający w wyniku wyparcia wrogości może przybierać różne postacie. Dla lepszego zrozumienia skutków tego procesu przedstawiam schematycznie poszczególne możliwości. A. Podmiot ma poczucie, że źródłem zagrożenia są jego własne impulsy. B. Podmiot ma poczucie, że zagrożenie przychodzi z zewnątrz. Biorąc pod uwagę skutki wypierania wrogości, sądzimy, że grupa A kształtuje się bezpośrednio z wyparcia, natomiast grupa B implikuje projekcję. Zarówno grupę A, jak i B można podzielić na dwie podgrupy. Pierwsza. Podmiot ma poczucie, że niebezpieczeństwo skierowane jest przeciwko niemu. Druga. Podmiot ma poczucie, że niebezpieczeństwo skierowane jest przeciwko innym osobom. Mielibyśmy wówczas cztery główne grupy lęku. A. Pierwsze. Podmiot ma poczucie, że źródłem zagrożenia są jego własne impulsy i że są one skierowane przeciwko niemu samemu. W tej grupie wrogość zostaje wtórnie skierowana na własną osobę. Przykład.
Fobia dotycząca przymusu skakania z wysokości. A druga. Podmiot ma poczucie, że źródłem zagrożenia są jego własne impulsy i że są one skierowane przeciwko innym ludziom. Przykład. Fobia dotycząca przymusu kaleczenia innych nożem. B. Pierwsza. Podmiot ma poczucie, że zagrożenie pochodzi z zewnątrz i dotyczy jego samego. Przykład. Lęk przed burzą. B. Druga. Podmiot ma poczucie, że zagrożenie pochodzi z zewnątrz i dotyczy innych ludzi. W tej grupie wrogość zostaje rzutowana na świat zewnętrzny, a rzeczywisty przedmiot wrogości pozostaje ten sam. Przykład. Lęki nadmiernie opiekuńczych matek dotyczące niebezpieczeństw grożących ich dzieciom. Nie trzeba dodawać, że wartość tego typu klasyfikacji jest ograniczona. Może być przydatna do szybkiej orientacji w omawianym zagadnieniu, nie uwzględnia jednak wszystkich ewentualności. Z tego na przykład, że ktoś odczuwa lęk, którego źródłem są jego własne impulsy, nie można wnioskować, że nigdy nie występuje u niego projekcja wypartej wrogości. Można jedynie stwierdzić, że w tej określonej postaci lęku brak jest projekcji. Związek między lękiem a wrogością nie ogranicza się jedynie do tego, że wrogość prowadzi do powstawania lęku. Proces ten zachodzi również w kierunku odwrotnym. Gdy lęk wynika z poczucia zagrożenia, łatwo powstaje obronna reakcja w postaci wrogości. Pod tym względem lęk nie różni się wcale od strachu, który także może wywołać agresję. Z kolei wrogość reaktywna może także w wypadku jej wyparcia wzbudzać lęk i w ten sposób powstaje cykl reakcji. To zjawisko współzależności między wrogością a lękiem, w którym jedno zawsze pobudza i wzmacnia drugie, pozwala nam zrozumieć, dlaczego w nerwicach znajdujemy tak wiele nieustępliwej wrogości. Gdy uświadomimy sobie, jak lęk wpływa na wzrost wrogości, niepotrzebne wydaje się szukanie specjalnego biologicznego źródła popędów destrukcyjnych, jak to czynił Freud w swojej teorii instynktu śmierci. Ten wzajemny wpływ stanowi również podłoże częstego zjawiska zaostrzania się głębokich nerwic bez żadnych widocznych przyczyn. Nie ma znaczenia, czy pierwotnym czynnikiem jest lęk, czy wrogość. Bardzo ważne dla dynamiki nerwic jest to, że lęk i wrogość są w sposób nierozerwalny ze sobą splecione. Przedstawiona przeze mnie teoria lęku oparta jest w zasadniczych swych założeniach na psychoanalizie, na takich pojęciach jak dynamika nieświadomych sił, procesy wyparcia, projekcji itd. Jednak w kilku aspektach różni się ona od stanowiska Freuda. Freud przedstawił kolejno dwa poglądy na genezę lęku. Według pierwszego z nich przyczyną lęku są wyparte impulsy. Chodziło tu wyłącznie o impuls seksualny i wyjaśnienie to miało ściśle fizjologiczny charakter. Opierało się bowiem na przekonaniu, że jeżeli energia seksualna nie może wyładować się, to powstałe w wyniku tego w organizmie napięcie fizyczne zmienia się w lęk. Drugi natomiast pogląd Freuda głosi, że lęk, nazwany przez niego lękiem neurotycznym, jest skutkiem strachu przed tymi impulsami, których odkrycie lub zaspokojenie podmiot uważa za zagrożenie z zewnątrz. Ta druga interpretacja o charakterze psychologicznym dotyczy nie tylko impulsu seksualnego, ale także agresji. W tej interpretacji lęku Freuda nie interesuje mechanizm wyparcia impulsów. Interesuje go jedynie obawa przed takimi impulsami, których zaspokajanie wiąże się z zagrożeniem zewnętrznym. Moja teoria wynika z przekonania, że pełne zrozumienie problemu wymaga integracji obydwu poglądów Freuda.
Uwolniłam tym samym pierwszą teorię od podstaw ściśle fizjologicznych i połączyłam ją z drugą teorią. Lęk wynika na ogół nie tyle z obawy przed istniejącymi impulsami, ile z obawy przed impulsami wypartymi. Wydaje mi się, że Freud nie mógł wykorzystać owocnie swej pierwszej teorii, choć opierała się ona na błyskotliwej obserwacji psychologicznej, dlatego że nadał jej interpretację fizjologiczną, zamiast postawić psychologiczne pytanie o psychiczne skutki wyparcia impulsu. Drugi punkt, w którym nie zgadzam się z Zygmuntem Freudem, dotyczy mniej teorii, natomiast bardziej praktyki. W pełni podzielam jego pogląd, że lęk może wypływać z każdego impulsu, którego wyrażenie pociąga za sobą niebezpieczeństwo zewnętrzne. Niewątpliwie taki charakter mogą mieć impulsy seksualne, ale tylko o tyle, o ile indywidualne i społeczne tabu, którymi są obwarowane, czyni je niebezpiecznymi. Z tego punktu widzenia częstotliwość, z jaką lęk wzbudzany jest przez impulsy seksualne, zależy w dużej mierze od aktualnej postawy wobec seksu w danej kulturze. Nie wydaje mi się, żeby seks jako taki mógł być szczególnym źródłem lęku. Sądzę natomiast, że takim specyficznym źródłem lęku może być wrogość, czy mówiąc dokładniej, wyparte wrogie impulsy. Przekładając przedstawioną w tym rozdziale teorię na prosty język praktyki, ilekroć spotykam lęk lub jego przejawy, zadaję sobie następujące pytania. W jaki czuły punkt trafiono, wywołując wrogość i co zmusza do jej wyparcia? Z moich doświadczeń wynika, że poszukiwanie w tych warunkach często prowadzi do zadowalającego zrozumienia lęku. Trzeci punkt, w którym nie zgadzam się z Freudem, dotyczy jego założenia, że lęk generowany jest tylko w dzieciństwie, począwszy od przypuszczalnego lęku towarzyszącemu narodzeniu, a kończąc na lęku przed kastracją, i że lęk pojawiający się w późniejszym życiu oparty jest na reakcjach, które pozostały infantylne. Nie ulega wątpliwości, że osoby, które nazywamy neurotycznymi, zachowują swój infantylny stosunek do niebezpieczeństwa i nie uporały się z nieaktualnymi już sytuacjami lękotwórczymi. Rozważamy oddzielnie poszczególne elementy zawarte w tej interpretacji. Zygmunt Freud twierdzi, że w dzieciństwie mamy szczególną skłonność do reagowania lękiem. Jest to fakt niepodważalny, mający ważkie i zrozumiałe przyczyny. Dziecko jest względnie bezbronne wobec różnych niekorzystnych wpływów. W nerwicach charakteru stwierdza się nieodmiennie, że lęk zaczął się kształtować we wczesnym dzieciństwie, a przynajmniej, że fundamenty tego, co nazwałam lękiem podstawowym, powstały już wtedy. Freud uważa ponadto, że lęk w nerwicach u ludzi dorosłych jest nadal powiązany z warunkami, które wywołały go pierwotnie. Oznacza to na przykład, że lęk przed kastracją tak samo dokuczałby dorosłemu mężczyźnie, choć w formie zmodyfikowanej, jak i wtedy, gdy był on chłopcem. Bez wątpienia zdarzają się rzadkie przypadki pojawiania się na nowo w dorosłym życiu dziecięcych reakcji lękowych w formie niezmienionej. Jednak z reguły mamy do czynienia nie z powtarzaniem, lecz z rozwojem. W tych przypadkach, w których analiza pozwala na stosunkowo pełne zrozumienie przebiegu rozwoju nerwicy, możemy stwierdzić nieprzerwany łańcuch reakcji lękowych od form wczesnodziecięcych do form właściwych wiekowi dorosłemu. Wobec tego lęk w późniejszych latach życia będzie zawierał m.in. elementy uwarunkowane specyficznymi konfliktami w dzieciństwie. Lęk jako taki nie jest reakcją infantylną.
Gdybyśmy tak uważali, postawę infantylną wzięlibyśmy mylnie za postawę, która powstała jedynie w dzieciństwie. Nazywanie lęku reakcją infantylną jest co najmniej tak samo nieuzasadnione, jak nazywanie go przedwcześnie dojrzałą reakcją u dziecka. Rozdział 5. Podstawowa struktura nerwic. Lęk można w pełni wyjaśnić aktualną sytuacją konfliktową. Jeżeli jednak sytuacja lękorodna występuje u osoby z nerwicą charakteru, to aby wyjaśnić przyczyny powstania wrogości i jej wyparcia w tej konkretnej sytuacji, musimy zawsze liczyć się z lękami występującymi już wcześniej. Stwierdzimy wtedy, że i ten lęk poprzedzała wrogość. Tak więc dla zrozumienia źródeł całego procesu rozwoju lęku musimy cofnąć się do okresu dzieciństwa. Nie rozważam tutaj problemu, jak daleko trzeba sięgać do okresu dzieciństwa w celach terapeutycznych. Będzie to jedna z nielicznych sytuacji, w której zajmę się sprawą doświadczeń pochodzących z okresu dzieciństwa. Dzieciństwu poświęcałam mniej uwagi, niż to się zwykle czyni w literaturze psychoanalitycznej, nie dlatego, że mniejszą wagę niż inni psychoanalitycy przywiązują do doświadczeń dziecięcych, ale dlatego, że książka ta dotyczy raczej aktualnej struktury osobowości neurotycznej niż prowadzących do niej uprzednich doświadczeń jednostki. Badając historię dzieciństwa ogromnej liczby neurotyków, stwierdziłam, że to, co ich łączy, to środowiska charakteryzujące się różnymi kombinacjami właściwości, które chcę omówić. Otóż podstawowe zło tkwi nieodmiennie w braku autentycznego ciepła i miłości. Dziecko potrafi wytrzymać wiele doświadczeń uważanych zwykle za traumatyczne, jak na przykład nagłe odstawienie od piersi, bicie od czasu do czasu, doświadczenia o charakterze seksualnym, jeżeli wewnętrznie czuje się potrzebne i kochane. Nie trzeba dodawać, że dziecko wyraźnie odróżnia miłość autentyczną od nieszczerej i nie daje się oszukać żadnymi zewnętrznymi jej przejawami. Główna przyczyna, dla której dziecko nie otrzymuje dostatecznie dużo ciepła i miłości, leży w niezdolności rodziców do dawania tych uczuć, spowodowanej ich własną nerwicą. Z moich doświadczeń wynika, że ów brak czułości jest maskowany twierdzeniem rodziców, iż chodzi im wyłącznie o dobro dziecka. Różne zatem metody wychowawcze, w tym także nadmierna opiekuńczość lub postawa poświęcenia,
są głównymi przyczynami wytwarzania atmosfery, która przede wszystkim stanowi podłoże przyszłego uczucia nadmiernego zagrożenia. Ponadto u rodziców obserwujemy różne zachowania lub postawy, które z konieczności muszą wywołać u dziecka wrogość, jak na przykład faworyzowanie innych dzieci, niesprawiedliwe zarzuty, nieoczekiwane przechodzenie od nadmiernej opiekuńczości do pogardliwego odrzucenia, niespełnienie obietnic i, co wcale nie jest najmniej ważne, zmienny stosunek do potrzeb dziecka, począwszy od chwilowego lekceważenia do całkowitego ingerowania w jego najbardziej osobiste sprawy i pragnienia, na przykład rozbijanie związków przyjaźni, wyśmiewanie przejawów niezależnego myślenia, niweczenie jego osobistych dążeń i zainteresowań artystycznych, sportowych czy konstruktorskich. W sumie taki stosunek rodziców często oznacza, jeśli nie w zamierzeniu, to w skutkach, postępowanie wbrew woli dziecka. W literaturze psychoanalitycznej dotyczącej czynników wywołujących u dziecka wrogość największy nacisk kładzie się na frustrację pragnień dziecka, szczególnie w sferze seksualnej, oraz na uczucie zazdrości. Nie jest wykluczone, że pojawienie się wrogości u dzieci wynika częściowo z negatywnego stosunku naszej kultury do przyjemności w ogóle, a do seksualizmu dziecięcego w szczególności. Niezależnie od tego, czy dotyczy on ciekawości seksualnej, masturbacji, czy zabaw seksualnych z innymi dziećmi. Frustracja na pewno nie jest jedynym źródłem buntowniczej wrogości. Okazuje się bowiem, że tak dzieci, jak i dorośli mogą przyjąć bardzo wiele deprywacji, pod warunkiem jednak, że są one w ich odczuciu uzasadnione, sprawiedliwe, konieczne lub celowe. Dziecku nie przeszkadza trening czystości, jeżeli rodzice nie kładą nań niepotrzebnie nacisku i nie zmuszają do niego dziecka w sposób zbyt brutalny. Dziecko nie przejmuje się także sporadycznymi karami, jeśli ma przekonanie, że jest kochane, że kara jest sprawiedliwa i nie została wymierzona w celu sprawienia mu bólu czy poniżenia go. Trudno ocenić, na ile frustracja sama w sobie wywołuje wrogość, gdyż w otoczeniu narzucającym dziecku liczne deprywacje występuje zwykle sporo innych drażniących czynników. Większe znaczenie niż same frustracje ma atmosfera, w jakiej narzucone zostają czynniki frustrujące. Kładę nacisk na tę sprawę dlatego, że znaczenie przypisywane niebezpieczeństwu kryjącemu się we frustracji doprowadziło wielu rodziców do wyolbrzymienia zaleceń samego Freuda i do unikania jakiejkolwiek ingerencji w to, co robi dziecko, w obawie, aby nie wyrządzić mu krzywdy. Niewątpliwie zazdrość może być źródłem silnej nienawiści zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Rola, jaką zazdrość w związkach między rodzeństwem czy zazdrość o jedno z rodziców może odgrywać w psychice i zachowaniu się dzieci nerwicowych, jak również trwały wpływ, jaki taka postawa może wywierać na dalsze życie jednostki, są niepodważalne. Powstaje natomiast pytanie o przyczyny wywołujące taką zazdrość. Czy takie reakcje zazdrości, jakie obserwuje się w rywalizacji między rodzeństwem czy w kompleksie Edypa, muszą pojawić się u każdego dziecka, czy też wywołują je konkretne okoliczności? Przyzwyczailiśmy się uważać, że wrogie przeciwstawianie się rodzinie lub któremuś z jej członków wpływa ujemnie na rozwój dziecka. Oczywiście nie jest dobrze, jeżeli dziecko musi walczyć i przeciwstawiać się oddziaływaniom neurotycznych rodziców.
Jeżeli jednak przyczyny takiej opozycji są uzasadnione, to niebezpieczne dla kształtowania się osobowości dziecka jest nie tyle odczuwanie niechęci czy wyrażenie protestu, ile wypieranie takich uczuć. Wyparcie krytyki, protestu lub oskarżeń jest niebezpieczne z kilku powodów, z których najważniejszy to skłonność dziecka do wzięcia całej winy na siebie i tym samym uznawanie samego siebie za niegodnego miłości. Można wymienić kilka przyczyn powodujących w różnym stopniu i w różnych układach, że dziecko wzrastające w takiej atmosferze będzie wypierało wrogość. Są to bezradność, strach, miłość lub poczucie winy. Bezradność dziecka traktuje się często jako zjawisko czysto biologiczne. Chociaż dziecko przez wiele lat jest faktycznie zależne od otoczenia w zakresie zaspokajania swoich potrzeb, albowiem jest ono słabsze i mniej doświadczone od dorosłych, to jednak zbyt duży nacisk kładzie się na biologiczny aspekt tego problemu. Po upływie pierwszych 2 czy 3 lat życia następuje zdecydowane przesunięcie z zależności głównie biologicznej do takiej zależności, która wiąże się z psychicznym, intelektualnym i duchowym życiem dziecka. Stan ten trwa do czasu, kiedy dziecko dojrzewa, wkraczając w okres dorastania i potrafi już kierować własnym życiem. Istnieją jednak duże różnice indywidualne w stopniu, w jakim utrzymuje się ta zależność dzieci od rodziców. Wszystko zależy od tego, co rodzice usiłują osiągnąć, wychowując swoje potomstwo. Czy chcą oni, aby dziecko było silne, odważne, samodzielne, żeby umiało sobie poradzić w najróżniejszych sytuacjach, czy też starają się głównie je chronić, uczynić posłusznym, nie dopuścić do tego, aby poznało życie takie, jakie jest naprawdę, czyli, krótko mówiąc, traktują je jak małe dziecko do 20 roku życia albo i dłużej. Bezradność u dziecka wychowanego w niesprzyjających warunkach jest zwykle sztucznie wzmacniana poprzez zastraszanie, traktowanie go jak niemowlęcia, bądź poprzez zbyt długotrwającą nadmierną zależność emocjonalną. Im bardziej uczyni się dziecko bezradnym, tym mniej będzie miało odwagi, aby odczuwać lub wyrażać sprzeciw, i tym później pojawi się sprzeciw. W tej sytuacji dominującym uczuciem, można by je nazwać mottem, muszę wypierać swoją wrogość, bo was potrzebuję. Strach może być wywołany bezpośrednio za pomocą gróźb, zakazów i kar oraz przez wybuchy złości czy gwałtowne sceny, których dziecko jest świadkiem. Może być także wzbudzany pośrednio przez onieśmielanie dziecka, na przykład przestrzeganie go przed wielkimi niebezpieczeństwami zagrażającymi życiu w postaci zarazków, tramwajów, nieznajomych, źle wychowanych dzieci, chodzenia po drzewach. Im silniejszy strach wywołuje się u dziecka, tym mniej będzie miało odwagi, by wyrażać czy nawet odczuwać wrogość. Motto w tym wypadku brzmi tak: muszę wypierać swoją wrogość, bo się was boję. Inną przyczyną wypierania wrogości może być miłość. Gdy brak jest autentycznego uczucia ze strony rodziców, pojawiają się w zamian obfite deklaracje słowne w stylu: poświęcamy się dla ciebie do ostatniej kropli krwi, oddalibyśmy za ciebie życie. Dziecko, szczególnie wtedy, gdy jest zastraszone, może trzymać się kurczowo tej namiastki miłości i odczuwać strach przed buntem, aby nie utracić nagrody za uległość. Motto tutaj brzmi następująco: muszę wypierać wrogość, bo boję się utracić waszą miłość. W naszej kulturze dziecko zmuszane jest zwykle do poczucia winy za jakiekolwiek uczucia czy przejawy wrogości lub sprzeciwu. Innymi słowy, zmuszane jest do tego, żeby czuć się bezwartościowe lub godne pogardy we własnych oczach, jeżeli wyraża lub czuje złość do swoich rodziców lub łamie ustalone przez nich zasady.
Te dwie przyczyny, które wywołują poczucie winy, są ściśle ze sobą związane. Im silniej dziecko zmuszane jest do poczucia winy w związku ze swoimi wykroczeniami, w tym mniejszym stopniu odważy się na uczucie zemsty lub oskarżenia wobec rodziców. W naszej kulturze poczucie winy dotyczy najczęściej sfery seksualnej. Niezależnie od tego, czy zakazy wyrażane są w postaci wymownego milczenia, czy jawnych gróźb i kar, dziecko często zaczyna odczuwać nie tylko to, że ciekawość seksualna i zachowania seksualne są zabronione, ale także to, że zajmowanie się tymi sprawami jest nieczyste i nikczemne. Jeżeli dziecko ma jakiekolwiek fantazje seksualne wobec rodziców, to one również, chociaż nie są wyrażane wskutek ogólnie przyjętej i wzbraniającej postawy wobec seksu, prawdopodobnie wywołują u dziecka poczucie winy. Motto w tym przypadku jest następujące. Muszę wypierać swoją wrogość, bo gdybym odczuwał wrogość, byłbym złym dzieckiem. Każdy z wymienionych czynników może w różnych układach doprowadzić do wyparcia wrogości u dziecka i w konsekwencji do powstania lęku. Czy jednak każdy lęk dziecięcy musi doprowadzić do nerwicy? Przy obecnym poziomie wiedzy nie potrafimy jeszcze odpowiedzieć na to pytanie. Sądzę, że lęk ten jest czynnikiem koniecznym, ale niewystarczającym dla rozwoju nerwicy. Wydaje się, że przy sprzyjających warunkach, jak na przykład odpowiednio wczesna zmiana otoczenia, gdy jest ono czynnikiem nerwicotwórczym, czy zastosowanie jakichkolwiek innych sposobów przeciwdziałających, można powstrzymać nieunikniony, zdawałoby się, rozwój nerwicy. Jeżeli natomiast warunki życia nie sprzyjają obniżaniu lęku, jak to się często dzieje, to lęk nie tylko będzie się utrzymywał, ale musi stopniowo wzrastać, uruchamiając wszystkie procesy zaangażowane w nerwicy. Jednemu z czynników mogących wpływać na dalszy rozwój lęku dziecięcego pragnę poświęcić szczególną uwagę. Zupełnie bowiem inne znaczenie ma sytuacja, kiedy reakcje wrogości i lęku ograniczają się do środowiska, które je wywołało u dziecka. Inne zaś sytuacja, kiedy powstaje zgeneralizowana postawa wrogości i lęku wobec ludzi w ogóle. Jeżeli dziecko ma to szczęście, że posiada na przykład kochającą babcię, wyrozumiałą nauczycielkę czy dobrych kolegów, to doświadczenia wynikające z kontaktów z nimi mogą zapobiec sytuacji, w której oczekiwałoby się od ludzi tylko zła. Im cięższe są doświadczenia dziecka w rodzinie, tym łatwiej powstanie u niego nie tylko nienawiść wobec rodziców i innych dzieci, ale także postawa nieufności i zaciętości wobec wszystkich ludzi. Im bardziej dziecko jest izolowane i powstrzymywane od nabywania innych, własnych, często pozytywnych doświadczeń, tym łatwiej rozwinie się u niego zgeneralizowana niechęć wobec ludzi. I wreszcie, im bardziej dziecko ukrywa swój żal do własnej rodziny, ulegając postawom rodziców, tym silniej będzie rzutowało swój lęk na świat zewnętrzny, nabywając w ten sposób przekonania, że świat w ogóle jest groźny i straszny.